Pani, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam naszą rutynę w nowym domu. Rano, kiedy wstaniemy, jemy śniadanko, Antosia ma drzemkę, nic ciekawego się nie dzieje. Jest jakoś 11, 12 i dziewczynki poszły na drzemkę. W międzyczasie ja mam czas na ubranie się. W międzyczasie też robię sobie lekki makijaż, ponieważ z domu dzisiaj nigdzie nie wychodzimy, ale lubię mieć go na sobie, jakoś lepiej się czuję. Jeśli zdążę, korzystam i kładę się koło dziewczyn, idę również spać. Zdarza się, że uda mi się pospać 30 minut, a czasami nawet około 2 godzin. Zależy. Kiedy dziewczynki wstaną, możemy przejść do porządku. Sprzątamy salon i jadalnię. Kiedy śpią, niestety nie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ Antosia tylko przy małym dźwięku i już oczy jak 5 zł. Także właśnie teraz to robimy. Ostatnio spodobała jej się piosenka Billie. Sprzątam wszystkie niepotrzebne rzeczy. No i niestety zdarzy się tak, że Jantosia już nie daje mi na nic czasu. Muszę ją wziąć na ręce i razem z nią sprzątać. Wycieram stół, układam krzesła. Przechodzę znowu do salonu. Wycieram meble, kurze wszystkie. Kiedy salon i jadalnia jest już gotowa, przechodzimy do pokoju dziewczynek. Tutaj to dopiero jest Armagedon. Próbuję posprzątać wszystkie zabawki, ale co posprzątam? Jedne, to drugie lądują na ziemi, także to jest takie sprzątanie. Segreguję wszystkie zabawki mniejsze do pudełka, książki do książek, puzzle do puzzli. Oczywiście, jak widać, czasem Nataszka pomoże. Antosia właśnie szuka, jak tu by coś rozwalić. Kiedy pokój ogarnięty, biorę się za ścielenie łóżek. A tutaj nasz nowy przyjaciel, robot, który wyręcza mnie w zamiataniu, odkurzaniu. Po posprzątaniu czas spędzamy przed telewizorem, oglądamy bajki, bawimy się, ale to już Wam oszczędzę. Około godziny 18 dziewczynki idą się kąpać. W międzyczasie ja wyciągam suche pranie z suszarki, szykuję im ciuchy. No i co, jak chcą wyjść, wychodzą. Później już tylko idziemy spać. Tak wygląda nasz dzień. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!